Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Niemczuk i rozpoczynam mój projekt o mazurkach Fryderyka Chopina. Projekt dość potężny, bowiem mam w planie ukazanie Państwu wszystkich mazurków Chopina i rozłożone jest to w czasie aż do końca października. A więc będziemy mieli jeden film w tygodniu, w sobotę, w którym będę omawiał po dwa, czasem trzy, czasem jeden mazurek. Skąd w ogóle taki pomysł? Moja decyzja wzięła się stąd, że po pierwsze uwielbiam mówić o muzyce. Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że podczas koncertów zawsze to robię. Staram się zawsze wprowadzać słuchaczy w świat tej muzyki, którą wykonuję, w świat utworów. Poruszać pewne aspekty, które znajdują się w tych utworach, na które ja zwracam uwagę podczas pracy, bo myślę, że to jest na pewno interesujące dla słuchaczy, dla publiczności, wiedzieć ze strony też wykonawcy, poznać troszeczkę świat utworu. I zacząłem to robić już dawno temu. Spotykało się to zawsze z bardzo ciepłym, gorącym, entuzjastycznym odbiorem słuchaczy. No zazwyczaj tam, wiadomo, zawsze się zdarzają osoby, które myślą inaczej. Zresztą myślę, że na tym polega też piękno świata. Ale no, ja wybrałem taki kierunek i dlatego w ten sposób wyglądają moje koncerty. No i postanowiłem, teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, wszystko przeniosło się do internetu, spróbować zrobić to przez online, przez internet. Po kilku filmach, które nagrałem, jak zobaczyłem Państwa reakcję i ten entuzjazm, tą radość i tą ciekawość, no bardzo mnie to nakręciło, natchnęło do tego, że jest to coś potrzebnego. I dlatego, ponieważ pracuję teraz w tym roku nad kompletem mazurków, które zamierzam nagrać w wakacje, mam nadzieję, mi się uda, choć pracy jest bardzo dużo, no to pomyślałem, że będę taką moją pracę o tych mazurkach dokumentował. Ideą tych wideo jest prostota. A więc ja kieruję je do zwykłych melomanów, nie do muzyków. Oczywiście też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ale będę się starał, żeby moje słownictwo, a również tłumaczenie było przystępne dla każdego. Również dla osób, które nie słuchają muzyki klasycznej zbyt często albo twierdzą, że się na niej nie znają. Będę się starał tak to wytłumaczyć, żeby było to w miarę proste. Mam inspirację, dużo inspiracji z innych dziedzin również. Niedawno, nie dalej jak kilka dni temu w internecie oglądałem wykład fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego o początkach Wszechświata i o przyszłości Wszechświata. I muszę Państwu powiedzieć, że jakkolwiek oczywiście wiedza jest dla mnie bardzo abstrakcyjna, to potrafił on to opowiadać takimi słowami, że no co najmniej 70% z tego zrozumiałem. Ja, który nie interesuję się specjalnie fizyką aż tak bardzo i te różne określenia są dla mnie czasami czarną magią. Ale bardzo dużo się dowiedziałem i mam nadzieję, że również będę w stanie przekazać Państwu w tak prosty, jak najprostszy sposób, ale jednocześnie nie spłycając tematu. Bo oczywiście mazurki na to nie zasługują, żeby je spłycać. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Troszkę pogadam, ponieważ to jest pierwszy filmik, to pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka rzeczy wytłumaczę. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na nagrywanie mazurków i na opowiadanie o mazurkach, a nie na przykład o etiudach, o balladach i o innych gatunkach? Po pierwsze, zobaczymy. Możliwe, że jak ten projekt odniesie sukces, to będę robił kolejne utwory. Po drugie, dlatego, że mazurki wydają mi się osobiście najbliższe dla mnie. I w mazurkach ja widzę Chopina najbardziej szczerego. Wiemy, że Chopin sam nazywał mazurki swoim pamiętnikiem.
opowiadał w nim o tym, co dzieje się w jego wnętrzu. Zawsze, gdy tęsknił za ojczyzną, będąc na emigracji, gdy bardzo czuł tęsknotę wielką, siadał i komponował mazurki, albo grał sobie mazurki, improwizował mazurki. Oczywiście tego wszystkiego dokładnie nie wiemy, bo możemy się tylko domyślać, nie wszystko jest zarejestrowane czy zapisane w listach. Jak wiemy, życie człowieka jest bardzo bogate, bardzo długie. Każdy dzień jest, w każdym dniu dzieje się wiele rzeczy i nie da się tego też zarejestrować i ująć w żadną biografię. Myślę, że tu też jest klucz do zrozumienia w ogóle artystów, kompozytorów również, że nasza wyobraźnia musi działać. Zwłaszcza, mówię teraz w kontekście wykonawców, bo to, co przeczytamy w biografiach, to jest jedno, ale tak jak w muzyce, między nutami mamy muzykę, tak samo w życiu człowieka, w biografii, między słowami i między opowieściami jest bardzo dużo faktów i bardzo dużo wskazówek takich, które pozwalają naszej wyobraźni, naszej empatii poznać człowieka głębiej. To jest taka moja filozofia na w ogóle poznawanie utworów, nie tylko Fryderyka Chopina, ale każdego kompozytora, którego wykonuję. No bo uważam, że musimy my, wykonawcy, być jak najbliżej ducha kompozytora, którego muzykę gramy, bo jest to jakby wskrzeszenie go na ten moment, w którym go gramy. W przypadku mazurków jest to niezwykle trudne zadanie, bo ilu pianistów, tyle interpretacji. I co więcej, trudno jest powiedzieć, że ktoś gra coś źle. No oczywiście, jeżeli nie mamy polskiego rytmu, jeżeli nie mamy polskiego ducha, nie czujemy tych tańców, jeżeli ktoś tego nie robi, no to wtedy można z całą pewnością powiedzieć, że no nie jest to stylowo grane. Ale już jeśli chodzi o niuanse jakieś interpretacyjne, tutaj jest no kopalnia możliwości, pomysłów i również wyzwanie dla pianisty. Dla mnie w momencie teraz pracy nad tymi mazurkami, nad przygotowywaniem nagrania, powiem Państwu, że ogromny ból głowy, ponieważ pomysłów jest mnóstwo. Zaczynamy. Dziś mazurki opus 6, a więc pierwszy opus, który Chopin wydał. Będziemy mieli dwa mazurki, pierwszy oraz drugi. Chopin, te mazurki nie wiemy dokładnie, kiedy zostały napisane, ponieważ one zostały wydane w roku 1833 w Paryżu już, ale jest pewne, że one zostały napisane dużo wcześniej. Z listów pierwsze wzmianki są o tych mazurkach mniej więcej z 1830 roku, ale znów to są listy. A wiemy o tym, że Chopin od dziecka grał muzykę polską, muzykę ludową, improwizował do tańca, miał wiele pomysłów i myślę, że dużo z tych pomysłów w tych pierwszych mazurkach się znalazło. Co więcej, jeden z mazurków opus 7, będę o nim mówił później, który jest również z tego okresu wydany w tym samym czasie. Jest to mazurek, który Chopin już w wieku 14 lat pisał przyjacielowi jako autograf, jako pamiątkę. A więc 14 lat, czyli no, możemy z całą pewnością stwierdzić, że było to pisane jeszcze prawdopodobnie w Polsce albo w podróży. Tutaj tego na 100% nie możemy stwierdzić. Na pewno jest duża różnica między mazurkami Chopina wczesnymi i tymi późniejszymi. Myślę, że ta podróż przez mazurki będzie bardzo ciekawa. Ona jest ciekawa również dla mnie, natomiast dla Państwa myślę, że będzie bardzo interesująca. O różnicach oczywiście będę mówił więcej, jak będziemy szli dalej. Teraz tylko zaznaczę, że młody Chopin, zwłaszcza w tych mazurkach, które powstały jeszcze z Polski, to jest Chopin, który ma no, piękne życie tak naprawdę, który jest z rodziną, jest w kraju, w domu. Jest jego kariera, sława rośnie, czuje, że to, co robi, mu się podoba, się ludziom, jest im potrzebne i tak dalej. Ma mnóstwo przyjaciół, zakochuje się, także wszystko jest przepięknie, aż do powstania listopadowego, do wyjazdu, moment wyjazdu, powstanie, wszystko się załamuje i w tym momencie jest to taka linia
No jest to naturalne, bo to myślę, że w życiu każdego człowieka taka trauma spowodowałaby, zwłaszcza u artysty, zmianę światopoglądu, zmianę w ogóle podejścia do treści, którą chce przekazać swoją muzyką. Dobrze, tyle tytułem wstępu, teraz rozpoczynamy. Pierwszy mazurek jest niezwykle ciekawy, bowiem Chopin w nim używa jednocześnie trzech tańców, a więc właściwie można by rzec wszystkich tańców, na których oparte są mazurki, bo jak wiemy, mazurki oparte są na trzech tańcach: oberku, bardzo szybkim, wirującym tańcu, mazurze, tańcu, który jest nieco wolniejszy, ale również w szybkim tempie, ma bardzo charakterystyczny rytm, taki ostry, oraz wolnym, obrotowym, kołyszącym się bardziej takim kujawiaku. Oberek, mazur, kujawiak. Oczywiście w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest wejść w internet, poszukać sobie, jak się tańczy te tańce, jak one brzmią i tak dalej, co zresztą radzę zawsze na kursach, zwłaszcza czy na lekcjach z obcokrajowcami, żeby poznali tego ducha naszego polskiego i naszych tańców ludowych. No i właśnie, a tutaj Chopin decyduje się w tym mazurku ukazać wszystkie te trzy tańce w pigułce. Zaprezentuję Państwu teraz początek i pierwszy taniec. Dla tych z Państwa, którzy słuchali moich wcześniejszych filmików, może część być powtórzona oczywiście, ale ponieważ robię cały projekt od początku, więc zacznę znów od początku. Nie będę szedł dalej. A więc to jest ten mazurek. Jest pierwszy jego fragment i mamy tutaj kujawiaka. Więc skąd wiemy, że jest to kujawiak? Po właśnie tym takim wirującym, nie tyle wirującym, ile kołyszącej się melodii. No i akompaniament lewej ręki. Oraz tonacja molowa, a więc tonacja smutna. Teraz powiem może o wyzwaniach, i pomysłach, i wyzwaniach interpretacyjnych, które będę tutaj miał, bo jest ich bardzo dużo. Po pierwsze, zobaczmy, jak zbudowana jest ta fraza. Myślę, że po pierwszym słuchaniu to jeszcze nie dociera do nas, ale teraz posłuchamy jeszcze raz. Mamy pierwsza krótka fraza. Jeszcze raz ją zagram. I teraz ta fraza jest powtórzona drugi raz, tyle że nieco wyżej. Dwa razy powtórzona. I teraz co się dzieje u słuchacza podświadomie? Podświadomie słuchacz, słuchając tego utworu, oczekuje, że ta fraza zostanie powtórzona jeszcze trzeci raz. Ale w zasadzie w rodzaju niespodzianki Chopin tego już nie robi. Poprzez powtórzenie dwukrotne frazy rozbudowuje napięcie, tak? A więc jeszcze raz rozbudowujemy napięcie. Jakbyśmy powiedzieli coś raz i ktoś nas nie słucha. Mówimy drugi raz, troszkę głośniej. No i teraz moglibyśmy trzeci raz. Ale tego już nie robimy. Dochodzimy do melodii, do napięcia i teraz to napięcie. To napięcie schodzi jednostajnie powtarzanym motywem. Co jest bardzo ciekawe, skąd ten motyw pochodzi? Ten motyw pochodzi z samego początku. I tutaj mamy teraz.
wszystko schodzi. My mówimy, muzycy mówimy, że to schodzi chromatycznie. Co oznacza chromatycznie? Że schodzi każdy klawisz, biały, czarny, wszystkie klawisze, nie omijając żadnego, schodzą z góry na dół. To ma pewien głębszy sens. Już u Bacha taki pochód chromatyczny, schodzący w dół, symbolizował smutek, symbolizował cierpienie, symbolizował jakieś właśnie takie złe emocje. Tutaj w tym wypadku na pewno daje nam to, nasza podświadomość odbiera to jako utratę energii, a więc jako utratę dobrego nastroju, możemy to w tym momencie powiedzieć. A więc wracając do tej mojej takiej historyjki, która mi teraz przyszła do głowy, że ktoś mówi coś dwa razy i nie jest słyszany, mamy pierwszy raz i drugi raz ktoś nie słucha, więc no to gdy nas ktoś nie słucha, no to być może dalej nas nie słucha i robimy się coraz bardziej smutni. Prawda? I potem znów wracamy do początku. I teraz to było dokładnie powtórzenie tego, co było na początku, i teraz nie ma już tego zejścia chromatycznego, tylko jest nowa fraza. Znów w zasadzie powtórzenia. Trzy razy tym razem. Raz, drugi raz i trzeci raz. Trzy razy te same nuty. Jedyne, co się zmienia, to w środkowej partii, w środkowej, a więc w akompaniamencie, w akordach, które dają kolor tej melodii, zmienia się środek na bardziej wesoły, taki pojawia się jakiś uśmiech. Tutaj mamy. Ta nuta sprawia, że akord jest smutny. Jeżeli zmienimy ją do góry, mamy akord wesoły. I jak to brzmi tutaj w całości? Smutno. I nagle? Słychać to? Mam nadzieję, że to słychać. Przepiękny. I ta radość otwiera nam nowy świat. I zakończy się. Wszystko kończy się smutno. Ta analiza, którą zrobiłem, ja robię ją oczywiście również sam, jak pracuję nad utworem, bo ona pomaga mi, po pierwsze oczywiście rozbudza wyobraźnię i pomaga mi w interpretacji. Bo wplotę jakby może tą historię, może jakąś inną, ale wplotę w moją interpretację w pewnym sensie. Jeśli chodzi o rytm, bo rytm tutaj jest również wyzwaniem. Tutaj mamy właściwie dwie możliwości, dwa pytania, na które muszę sobie odpowiedzieć. Bo Mazurek, oczywiście to jest taniec na trzy. Wszystkie te trzy tańce, które składają się do Mazurka, to są tańce na trzy. I jak to bywa w muzyce na trzy, kiedyś mi mój wspaniały nauczyciel Jeffrey Swan z Nowego Jorku powiedział taką rzecz, że cała muzyka na trzy nigdy nie może być grana równo. Równo to znaczy jak marsz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cały czas. Ponieważ każda muzyka na trzy, i to nie dotyczy tylko tańców, on mówił, ma w sobie element taneczny, ponieważ jest to nieregularny rytm. Jak chodzimy, to zawsze mamy dwie nogi, nie trzy nogi. A więc mamy prawa, lewa i znów prawa. Więc na dwa, gdy jest utwór, wtedy może być równy. Na trzy zawsze jest coś nie tak. I dlatego oczywiście tańce, każdy z tańców na trzy, większość tańców jest na trzy, nie wszystkie, ale większość, każdy z nich ma w sobie, właśnie zawiera w sobie jakąś charakterystyczną rzecz dla danego tańca, na przykład opóźnianie trzy albo przedłużanie raz, to zależy od tańca. W polonezie mamy takie dumne przedłużenie raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W mazurku najczęściej jest opóźniane trzy. Raz, ta, pa, raz, dwa, trzy. Tak, my pianiści robimy to zazwyczaj w ten sposób, że ręką właśnie lewą łączymy pierwsze dwie nuty, odrywamy drugą i trzecią gramy troszkę później.
Tyle, że oczywiście nie można tego robić nachalnie i w każdym takcie, bo wtedy staje się to znów monotonne. To wszystko zależy od naszej wyobraźni, jak ten taniec mógłby być tańczony. Choć trzeba podkreślić, że te mazurki, które Chopin pisał, nie były przeznaczone do tańczenia, ale były oparte na tańczeniu. To są rodzaje takie historie, historyjki oparte, czy właściwie historyjki, bardziej nawet poezja, wiersze, poematy oparte wprowadzone w świat ludowy. To było wtedy zresztą, jak wiemy, dość popularne. I wracając do rytmu, więc właśnie, tutaj akurat mamy dwie możliwości mi się tak nasuwają, mianowicie można opóźnić raz, by przedłużyć troszeczkę raz, a potem to trzy w drugim takcie musi być przedłużone, tutaj Chopin nam pomaga, ponieważ pisze akcent. Akcent, który oznacza, normalnie w muzyce akcent oznacza, że to jest mocne, ale w mazurkach mamy też dużo różnych rodzajów tych akcentów, ale w mazurkach bardziej i częściej oznacza to takie właśnie opóźnienie danej nuty. I w tym wypadku bardzo to brzmi tak polsko, jeżeli jest. Jeszcze raz to policzę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Chopin za drugim razem pisze też rubato. Rubato, a więc słowo tajemnica, rubato chopinowskie, każdy pianista przez całe życie próbuje zgłębić, zrozumieć i wykonywać tempo rubato, które jest nieuchwytne. A nieuchwytne jest dlatego, że nie mamy nagrań Fryderyka Chopina, nie wiemy dokładnie, jak on grał, bazujemy tylko i wyłącznie na tekście. A na tekście, jak wiadomo, jeśli chodzi o muzykę, nigdy do końca 100% pewności mieć nie możemy. I nigdy nie będziemy. Dlatego jest to jakaś tajemniczość. Jest jakaś tajemniczość w tej muzyce. I ma to też swój urok. Bo pozwala to na wiele różnych interpretacji. A my, słuchacze, później możemy zdecydować, co do nas dociera, co nie. Co nas wzrusza, porusza, co jest nam bliskie, a co nie. Wracając do tego rubato, właśnie, co to w ogóle oznacza? Rubato, no, z włoskiego rubare, to znaczy kraść. I chodzi tutaj, no co w muzyce można kraść? Czas można ukraść, jedynie. Tak, bo znaczy można ukraść nuty, ale wtedy nie będziemy grali tego, co jest napisane. I będziemy robili błędy. Tego nie można ukraść. Ale można ukraść czas, a więc przyspieszyć nieco wtedy. Czas się skraca, albo zwolnić, wtedy czas się wydłuża. Aby zabrać trochę czasu, zawsze mój profesor z Katowic, profesor Józef Stomper, mówił, że rubato znaczy kraść, trzeba ukraść, ale zawsze musisz być dobrym człowiekiem, bo było bardzo pedagogiczne, i potem to, co ukradniesz, musisz oddać. I polega to też tutaj na tym, że każde zwolnienie, które się robi, musi mieć jakieś przyspieszenie, które wyrówna ten czas, który został rozszerzony. Jest to dość skomplikowane, co ja mówię, ale zapewniam Państwa, że nie tylko dla Państwa, dla nas wykonawców również. Tak naprawdę oznacza to też pewną dowolność i na pewno, to wiemy też od Chopina, musimy się inspirować śpiewakami. A tutaj taka dygresja a propos tego, śpiewaków. Śpiewaczka i uczennica Chopina, Paulina Viardot, tak zachwyciła się niektórymi mazurkami, że chciała je zaśpiewać. Postanowiła je zaśpiewać i poprosiła jednego z poetów paryskich, żeby napisał tekst. I właśnie a propos tego mazurka, ten mazurek również był przez nią wykonywany. I to za życia Chopina i za jego zgodą. Tak więc wiemy, że Chopin nie miał nic przeciwko, żeby jego muzyka była śpiewana, dlatego że on cały był śpiewem, on był zainspirowany śpiewem. Jego pierwsza miłość była śpiewaczką. Tak się zaczęło jego romans ze śpiewem, jego
entuzjazm do tego, więc wszystko musi cały czas śpiewać. I jak wiemy, śpiewacy pozwalają sobie na wielką dowolność, gdy Chopin pisze rubato, oznacza to, że i ja mogę sobie pozwolić na większą dowolność. Na przykład, i tych przykładów może być dużo, ale na przykład. Tutaj ten uśmiech. Bardzo będzie mi zależało na tym, żeby jak największą zrobić. Nie wiem, na ile ten mój mikrofon potrafi to oddać. Mam nadzieję, że potrafi. Ale zmianę koloru barwy, charakteru. A więc jak to robimy jako pianiści? Dotykiem zmieniamy. Zmieniamy dotyk i wtedy fortepian, młotki w inny sposób dotykają. I wszystko się zmienia. Dobrze, idźmy dalej. Bo ja tak mogę godzinami, ale będzie, myślę, jeszcze wiele, wiele tematów, w których będę mógł poruszyć te kwestie w innych mazurkach. Tutaj zaczyna się drugi taniec i mamy zupełną zmianę charakteru. Proszę posłuchać. Znów do początku. To, co to za taniec? To jest mazur z bardzo tym charakterystycznym chołupcem, tak? Wiecie Państwo, co to są chołupce? To jest ten sposób tańczenia tańców, gdzie podskakuje się i uderza się obcasami o siebie, prawda? I to jest takie naprawdę bardzo, bardzo charakterystyczne. Tutaj mamy bardzo słyszalne. Ja powiem Państwu, ja bardzo dużo słuchałem muzyki akurat podhalańskiej, bo jestem zakochany w Tatrach i spędzałem wiele, wiele, wiele moich wakacji co roku w Tatrach i co roku jeździłem na różne właśnie takie festiwale ludowe. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek oczywiście Chopin nie inspirował się muzyką podhalańską, ale jest bardzo dużo podobieństw w muzyce podhalańskiej. Do muzyki ludowej z innych części Polski. To się wszystko oczywiście przenikało. Skale są inne przede wszystkim. Skale, czyli dźwięki, które używa się. Natomiast jeśli chodzi o rytmy, to one są bardzo, bardzo podobne. I przyznam, że w wielu mazurkach Chopina, ja gdy zamykam oczy, to właśnie przypominają mi się te no, niezliczone godziny, które spędziłem słuchając i patrząc, jak poszczególne grupy taneczne tańczą. I tutaj na przykład aż mi się prosi wykrzyknąć takie dziarskie hej na to raz, na to hej! I znowu! Cztery razy to mamy! Tak, i na pewno to wymaga takiego przedłużenia rytmu, tak? Bo gdybym nie przedłużał tego rytmu, grałbym równo, to brzmiałoby to tak. Czy można tak grać? Ano można, tylko że wtedy nie brzmi to już jak taniec tak do końca. Więc tutaj ewidentnie. To jest właśnie to, co wykonawca w mazurkach zwłaszcza ma. Ma tą dowolność, która z jednej strony jest dobra, bo daje nam swobodę. No, wszyscy kochamy wolność, prawda? Więc czujemy się świetnie wtedy. Ale z drugiej strony możliwości jest tak dużo, że pojawia się problem z wybraniem. Więc oczywiście tutaj pomaga nam bardzo to, co Chopin zapisał poza nutami. A więc mamy różnego rodzaju znaczki, wskazówki, które Chopin pisze, i wtedy wgłębianie się w ten tekst pomaga mi, wykonawcy, bardzo oddać jak najbliżej to, co ja uważam, że on miał na myśli i w jaki sposób chciał, żeby to brzmiało. A więc tutaj mamy przedłużone raz, a potem opóźnione trzy. Bardzo takie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy polskie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I wracamy do początku.
zera i znów początek. Uśmiech. I teraz dochodzimy do trzeciego tańca, w którym mieliśmy już Kujawiaka i Mazura. I co się pojawia? Oberek się pojawia. Bardzo ciekawy oberek scherzando, a więc żartobliwie. I prawa ręka gra taką rykę bardzo prostą, taką naiwną. Tu się pojawia bardzo ciekawy zabieg taki kompozytorski. Mamy melodię. Mamy melodię, która w dole przeszkadza jej cały czas taka jednostajna. Być może na skrzypcach jest to grane z takim właśnie przednutkę, my to nazywamy, czyli a więc przed główną nutą mamy taką króciutką nutkę. I mamy to. I przez to brzmi to troszkę jakby brudno. Jest to jakby fałszywa nuta. Chopin użył tego również na przykład w etiudzie. Nie wiem, czy znają Państwo etiudę e-moll. Dokładnie ten sam zabieg, gdzie melodia brzmi fałszywie, jakby pianista cały czas popełniał błędy, nie trafiał w nutę. Tutaj mamy to samo. I tutaj mamy poprzednik, następnik, jakby pytanie, odpowiedź. Mamy pierwszą frazę. I teraz mamy. Zakończyła się, teraz mamy odpowiedź na to. I tutaj znów pomysły interpretacyjne. Jeden, który mi przychodzi do głowy, żeby tą odpowiedź zagrać troszkę mniej. Więcej. Przyznam się Państwu, tutaj jest to dość trudne technicznie miejsce dla pianisty, ponieważ jeżeli popatrzymy na przykład na lewą rękę, ona ma bardzo duże, szybkie skoki. A więc to nie jest też tak, że te mazurki to są utwory, które są bardzo proste i nie trzeba ich w ogóle ćwiczyć, podczas gdy ta prawa ręka również nie jest taka wcale wygodna do grania. Już tutaj widać, że Chopin był znakomitym pianistą. Miał nieograniczone możliwości, łatwości i dlatego mógł sobie pozwolić na stosowanie tego typu technik. Teraz znów pytanie, jak najlepiej zrobić tutaj scherzando? Jednym ze sposobów na zrobienie scherzando jest granie mniej pedału. Choć stoi to troszeczkę w sprzeczności z tym, co pisze Chopin, bo Chopin pisze tutaj pedał właściwie tak długi na cały takt. I tutaj właśnie pojawia się znów dylemat, co lepiej brzmi. Z pedałem chopinowskim to jest tak, że nie można go na pewno stosować w 100%, jak napisał Chopin, ponieważ Chopin miał zupełnie inne warunki akustyczne, inne fortepiany, które miały krótsze struny i przez co ta muzyka no, nie brzmiała tak jak na naszych fortepianach. I znów, jakie jest podejście? Każdy pianista ma swoje własne, ja mogę tylko mówić o swoim. Ja mam zawsze takie podejście, że najpierw, na początku jak pracuję z utworem, realizuję 100% tego, co napisał Chopin, a więc gram dokładnie taki pedał, jaki napisany. Natomiast gdy już to nauczę się i gram, i wtedy słucham tego krytycznie, czasem nagrywam i zadaję sobie pytania, czy to dobrze brzmi, czy źle, dlaczego taki pedał akurat mógł Chopin napisać. I
i co ewentualnie co ja chcę przez to przekazać i wtedy modyfikuję. Tutaj ten pedał prawdopodobnie Chopin napisał taki dlatego, żeby mieć bogatą harmonię. To brzmi właściwie dobrze, tylko właśnie znów jest problem z tym skersandem. Ponieważ to, powtarza się to dwa razy, bo mamy tutaj znak powtórki, to można zagrać za pierwszym razem inaczej, za drugim inaczej, i wtedy właściwie problem się rozwiązuje. Z jednej strony jest się w zgodzie z Chopinem, z drugiej można zrobić większe skersando za drugim razem. Brzmi to troszeczkę jakby ktoś się śmiał, prawda? Takie troszeczkę ha, 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 ha. Tak, więc. Bardzo piękne przejście z tego oberka. Proszę posłuchać. Powrót do. Tak zasłuchałem w to. Jest mazurek niezwykle piękny. Jest to pierwszy mazurek Fryderyka Chopina, który natychmiast zrobił furorę w Europie. W Lipsku wyprzedały się mazurki, które Chopin tam właśnie wydał w bardzo krótkim czasie i trzeba było dodrukowywać. To było wielkie dla Chopina, wielki, wielki sukces i taka zachęta. No wiadomo, jak dla każdego artysty, kiedy czuje, że świat potrzebuje jego sztuki, że jest w jakiś sposób to zachwycające, no to wtedy bardzo, bardzo to nakręca, pobudza do działania. Także to myślę, że tutaj jest oczywiście bardzo dużo do mówienia i w zasadzie teraz widzę, że te filmy to powinny trwać bardzo długo, ale też mam nadzieję z drugiej strony, że nie zanudzam. Mamy jeszcze drugi mazurek, który też musimy przeanalizować, ale myślę, że drugi mazurek zrobię osobny film, żebym też nie miał problemu z przesyłaniem tych filmów, bo one okazały się dłuższe niż myślałem. Także do szybkiego zobaczenia. Teraz jako podsumowanie wykonam całego mazurka. Thank you.
Dziękuję bardzo.